Na dzikim obozowisku imigrantów we Francji pod Dunkierką doszło do strzelaniny na tle religijnym. Muzułmańscy imigranci zaatakowali chrześcijańskich uchodźców. 5 chrześcijan zostało rannych. Francuska policja przeszukuje teren w poszukiwaniu sprawców. Należało się spodziewać, że z tego rodzaju działaniami będziemy mieli do czynienia. Wydawało mi się, że one przyjdą wcześniej. Katastrofalny ruch ze strony Angeli Merkel z zapraszaniem imigrantów do Europy będzie nas, już kosztuje nas, mieszkańców, obywateli państw Europy, wiele i będzie nas kosztował znacznie więcej. I nie chodzi tylko o pieniądze. Parlament w Kopenhadze przyjął we wtorek prawo, dzięki któremu możliwa jest konfiskata części majątku imigrantów. Ma on być przeznaczany na ich utrzymanie na terenie Danii. Imigranci mogą zachować własność do sumy 10 tysięcy koron, czyli około 6 tysięcy złotych. Poza tym, zgodnie z nowym prawem, mogą ściągnąć rodziny do Danii dopiero po 3 latach pobytu. W zeszłym roku na teren Danii trafiło około 20 tysięcy, głównie islamskich imigrantów. Pojawia się argument, że Dania nie wykonuje swojej części. My w pełni wykonujemy swoje zadanie, jeśli chodzi o kwestie migrantów w Europie. Chcemy mniejszego udziału w ich podziale. To nie sekret. W wielu europejskich stolicach, w tym w Warszawie, Berlinie czy Pradze, w lutym planowane są kolejne marsze przeciw napływowi muzułmańskich imigrantów. Nas, Polaków, to nie powinno zbytnio dotyczyć, bo jak wiemy, żadni uchodźcy do Polski się nie wybierają. Polska nie może być miejscem, gdzie znowu będą jakieś miejsca przetrzymywania ludzi wbrew ich woli. Czyli mówiłem, że znowu nie damy się zrobić w nowe obozy koncentracyjne, zwłaszcza Niemcom. Protesty odbywają się także w krajach starej Unii, mimo lansowanej przez ich władze, przede wszystkim w Niemczech, politycznej poprawności. W ciągu ostatnich tygodni i miesięcy szczególnie denerwuje nas cała sytuacja związana z migrantami, to jak różne sprawy były załatwiane. Wielu z nas myśli, że to wszystko bardzo źle się skończy. A w Polsce trwa zbieranie podpisów pod zaproponowanym przez ruch Kukiz15 referendum w sprawie przyjmowania imigrantów w naszym kraju. By je przeprowadzić, trzeba zebrać 500 000 podpisów. To jest taki pierwszy krok, z jednej strony pokazanie naszej woli, danie mandatu do renegocjowania tych, czy w ogóle odrzucenia tych narzuconych kwot w ramach relokacji, a z drugiej strony rozpoczęcie takiego procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Platforma, która kilka miesięcy temu zgodziła się na kwoty imigracyjne narzucane przez Brukselę i Berlin, teraz jest przeciwna referendum. Mnie trochę smuci taki brak solidarności. Uważam, że tę sprawę trzeba traktować w sposób bardziej przemyślany, bo dzisiaj problem uchodźców to jest problem całej Europy. PiS zapewnia, że referendum będzie, jeśli 500 000 Polaków się na nie zgodzi. Jeśli chcą takiego referendum, no to ono powinno się odbyć. Natomiast szczerze mówiąc, nie bardzo to referendum dzisiaj jest potrzebne w tym sensie, że nie wiem, co ono miałoby rozstrzygać, bo dzisiaj bardzo wyraźnie rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie godzimy się na przyjmowanie dalszych kwot uchodźców, że takie decyzje po prostu z udziałem polskiego rządu zapadać już nie będą. Z drugiej strony to referendum nie będzie dotyczyło pewnych zobowiązań, które Polska już podjęła i które niestety musimy realizować. Rząd Ewy Kopacz w ramach relokacji zgodził się na przyjęcie do Polski ponad 7 tysięcy migrantów. Mówi się, że w tym roku ma tu przyjechać pierwszych kilkuset. Tyle, że oni wcale nie wybierali się nad Wisłę, tylko do państw starej Unii. Obecny rząd ma słuszne wątpliwości co do przyjmowania jakiejkolwiek ilości uchodźców i jeżeli mamy kogokolwiek przyjmować, to tylko wtedy, kiedy będziemy pewni, że to jest prawdziwy uchodźca, a nie, przepraszam, emigrant ekonomiczny bądź terrorysta. Pozostaje pytanie, jak skutecznie sprawdzić ludzi, którzy przedostali się do Europy bez żadnych dokumentów. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.